za nim. Okazuje się jednak, że ten ani myśli zatrzymać się do kontroli. Jesteśmy w obszarze zabudowanym, a ścigane auto jedzie z prędkością 175 km na godzinę. Po chwili uciekinier postanawia pojechać pod prąd na ruchliwym rondzie. Robi się bardzo niebezpiecznie. Ścigane auto jedzie pod prąd lewym poboczem i naprawdę niewiele brakuje do zderzenia z tirem. Peugeot ucieka w kierunku centrum miasta. Chwilę później auto wpada w poślizg i ląduje tyłem na chodniku. Kierowca postanawia kontynuować ucieczkę na piechotę. Prawo jazdy, proszę pana, tak naprawdę. Szkoda! No brawo, ała! Powolcie, ała! Skąd jesteś? Z Grunca. Tak? Szapkę zgubiłem się. Ała, ja. Ale no... Byś pozabijał ludzi. Czyj samochód jest? Czyj samochód jest? W domu moim. Prawo jazdy pojechał. Pójdę po te. Po czapkę. Moment, to jest tu telefon? Pójdę po czapkę, poszukam. Słabny będziesz. Czyli samochód jest? Mojej kobiety. A skąd kobietę masz? Tutaj z Grójca, proszę pana. A na poznańskich numerach? No bo ona tu go odebrała i niedawno. Gdzie jest dom rejestracyjny? W domu, proszę pana. Proszę pana, ja prawo jazdy nie mam. Co mnie to obchodzi, chłopie? Ja dlatego się cieszę. Ja się dlatego wziąłem, bo do pracy. Mam jeszcze tam miejsce z tyłu, że byłem przed chwilą w pracy. Życzyłem samochód, żeby zatrzymać. A jeszcze was zobaczyłem w tak... Jestem skończonym białym. Mówię, pan się zatrzymał. Naprawdę, proszę pana. Nie mogłeś. Nie chcę... Mam już tego robić. Nigdy w życiu. To ja go znam. Tylko nazwiska się nazywa. No nie. Ta. Nie wiem, czy nie jest poszukiwany. Ja. Chcesz? O, dobrze. Co? Nie, z te sznurki w pacji. Ty sam potem nie czekaj, tak? Tak, jak on się bił? Od ślimaka go goniliśmy, nie? Od wiaduktu i tu. Zobacz, jak to fajnie wygląda. Jedno skrzyżowanie, drugie skrzyżowanie. Tak mi się przestraszyłem. Czego ty się przestraszyłem? Ale nie wiem, bo... 21. Tak, i ty się wszystkiego boisz? No nie, no akurat dzisiaj tak jakoś spanikowałem, nigdy nie miałem tego. Czego nie miałeś? Takiej sytuacji. Obszar zabudowany, 150-160. Masz zakaz już prowadzenia? Nie mam, proszę pana. W ogóle nie mam? Nigdy. Już nigdy nie wsiądę z samochodu za to, co się stało. Dzisiaj nigdy. Już nie chciał opowiadać takie rzeczy. Nigdy, na pół przyrzeka. Słuchaj, trzeba już wcale się nie chce. Wszystko. Wszystko jest pod policją. Jakaś łapanka jest na wilki? No, to słyszałem na radiu. Misiaki gonili, gonię znakowane. I wpadły jakieś krawężniki z
jest kogo? To jest akurat, no, dziećmi moje były kiedyś dziećmi, no. A ja pożyczał od niej po prostu, że to tak. Jeszcze jakby pan mógł wziąć dowód, to już pan wziął z tyłu i była kartka o pracę, żeby to też wziąć, bo już później już nie wezmę tego wodniska. No weźmie mi to, proszę. Proszę pana, jeżeli nie będzie dokumentów i osoby, która będzie mogła przejąć ten pojazd, pojazd będzie holowany na pana koszt. To co, na komendę go brać? Tak, tam za chwileczkę dojedziemy. No, dobra. Dzień dobry, 5 minut. I proszę. Dziękuję. W porządku, ziom. Oj, zakupować. Dobra, a komu idzie się spotykać? Tak. Kierowcę przewieziono na komendę, a samochód trafił na lawetę, która odwiozła go na policyjny parking. Dobrze, a co było spowodowane tym, że wyprzedzałeś na skrzyżowaniu? Jedno skrzyżowanie, drugie skrzyżowanie. Nie wiem, wie pan, powiem panu tak, na tym Kuźminie, co was zobaczyłem tutaj i zjechałem tego Tico tak nad boku. Po prostu jak was zobaczyłem, to nie wiem, na boku wiecie i skrzyżowanie i zabranie się w takim miejscu wyprzedzałem. No ja rozumiem. To miejsce szczególnie niebezpieczne. No potrzebne, ale coś takiego zrobiłeś. No właśnie, niepotrzebnie. Naprawdę. Na pewno już pan to nie zrobiłeś. Na tej ulicy Piotra Skargi? No nie, no po prostu jechałem przy siedmiu, a wiesz, no gdzie też nie wiesz, co robiłeś? Spanikowałem, jak te wszystkie spaniki są, to już pan. To wszystko. Luźno już. Siada. Jesteś żonaty, tak? Tak, już dzieci. Mam dwoje. Mamy dwoje. W jakim wieku? Mój syn ma 5 lat, córka ma 4 lata i starsza ma 9 lat. Dobrze, pracowałeś do tej pory? Pracowałem. Zarobki? Około 1300 zł teraz. Dobrze, żona pracuje? No, ma jedną, drugą na jedną, drugą na tatę. I w sumie troje dzieci, tak? Tak. Ze względu na sytuację rodzinną. Tak. Zagrożenie w ruchu drogowym, nie zatrzymanie się do kontroli, braku prawnie do kierowania. Jest najwyższa stawka, jaką możemy ci nałożyć, to jest 1000 zł. Czy przyjmujesz jak mandat? Przyjmuję. To można rozłożyć na raty. To jest twój problem, że się będziesz rozkładał. Na raty czy też nie. Tylko ze względu na dzieci. Bo w tej chwili powinien być zatrzymany, zaprowadzony do sądu. Było wszystko w tej chwili. Także, panie kierowco, pana dokument. Ta bateria to jest szyja? Tak, może. Pana, tak. Oddaję ten dokument, który pan... Iść na badania i jak najszybciej za pracę się brać. To, z tymi dokumentami jak z tym od tego samochodu proszę pana? Najlepiej... Użytkownik, właściciel pojazdu, czyli małżonka, tak? Czy dziewczyna? Bo ja już się tutaj gubię. Czy to jest dziewczyny, czy to jest małżonki? Zgłasza się tutaj na komendę z dokumentami. Tak, do dyżurnego. Okazuje dokumenty i wtedy dostaje, otrzymuje zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego z miejscowości Kępina. Do widzenia. No, w innych okolicznościach. No tak.